Gdzie siadamy? Siadamy czy no, możemy tutaj... Może na plażę, basen? Może właśnie. Ja powiem tylko tak. Jesteśmy w tej chwili w hotelu Royal Karthago na Dżerbie w Tunezji i chcemy przedstawić wspaniałą dziewczynę, animatorkę z Polski, Justynę, która sobie zaskarbiła serca wszystkich Polaków i nie tylko. I zaraz spróbujemy wyjaśnić, gdzie leży tajemnica tego sukcesu. Sama chciałabym wiedzieć. A no właśnie, no ale podrążymy, podpytamy. To teraz tak, ja mam takie pytanie. Jak się zaczęła ta przygoda, praca, marzenie? Co to jest właściwie? Wie pan co, 3 lata temu na wakacjach byłam w Karthago, w hotelu. Serduszko skradł hotel, niesamowity hotel, niesamowici ludzie i miałam kontakty jakieś, tam Instagram czy numery telefonów i przez 3 lata jakby 2 lata, zero kontaktu nie było z nikim, ja miałam swoje życie, swoją pracę w Polsce, byłam też w Niemczech i tutaj też jakby wszyscy pracowali i po 3 latach szukałam pracy, ja chciałam wyjechać z Polski. I tak mówię, zbliżają się wakacje, świetna pogoda będzie wiadomo za granicą. Pomysł dostałam właśnie, że jak mam znajomości, przecież tutaj byłam, może mnie pamiętają i napisałam, zapytałam tam jakby, zaczęliśmy leciutko rozmowę z pracownikiem i jakby zapamiętali mnie wciąż po 3 latach, więc jakby w ogóle bardzo mi miło było. I po 3 dniach dostałam telefon, przyjeżdżaj. Bezpośrednio z hotelu, tak? Bezpośrednio z hotelu. No proszę. Bez żadnej agencji pośredniczącej, nic. Nie. Prosto, po prostu szef animacji zadzwonił do mnie, dostałam telefon, zadzwonił do mnie. Rozmawialiśmy na wideo, bo chciał jakby popatrzeć, porozmawiać troszeczkę, popytać. Normalne. Jakby, wiadomo, jakby i powiedział do mnie, pakuj się i przyjeżdżaj. Także jestem. No świetnie. I super. To największe szczęście chyba dla nas wszystkich. Może ogólnie, naprawdę. Dla Polaków, bo jednak ktoś, kto mówi po polsku i nas rozumie, to jest to, o co chodzi. Nie, też jak pierwszy raz przyjechałam, w pierwszym tygodniu, to w ogóle jakby odbiór, jak wszyscy nasi rodacy mnie odebrali, to w ogóle na pierwszym tygodniu człowiek się tak radował, że tyle osób gdzieś tak jakby czekało na mnie, powiedzmy, czekało, ja przyjechałam, jak usłyszeli swój język, zaczęli jakby pytać więcej, rozmawiać więcej, więcej uśmiechu było na tej buźce, bo gdzieś tam, wiadomo, rozumieli gdzieś czy przez mikrofon, jak tłumaczyłam, to już nie było angielski, niemiecki, francuski, tylko jeszcze polski dodatkowo i jakby zaczepiali, pytali i po prostu jakby im też łatwiej było, mówię, więcej uśmiechów na buzi, jak jesteś uśmiechnięty. Tak, to działa w obie strony przecież. W obie strony, oczywiście. Gdyby nie wiedziała, bym nie miała swojej pracy, a gdyby nie ja, to byście może mieli troszeczkę nudniejsze wakacje. Na pewno, zdecydowanie byśmy mieli nudniejsze. Kontrakt jest jak długi? Na razie na okres letni, na sezon letni, ale jeśli sobie poradzę bardzo dobrze, jeśli nie wygasnę zawodowo powiedzmy, to jest możliwość po prostu jakby przedłużenia kontraktu, bo od poprzedniego roku mamy Polaków, przyjmuje hotel już cały rok, także święta, listopad, grudzień, styczeń. Jeśli mi się spodoba, jeśli menadżerowie będą zadowoleni i wy oczywiście, no to zostanę tutaj. Super, to życzymy sukcesów, żeby było przede wszystkim braku wypalenia zawodowego. Dziękuję bardzo. Ciągle było coś nowego, coś co motywuje. Oczywiście. Ale Justynie to nie grozi, przecież to taka wspaniała osoba, że niemożliwe, żeby coś tam groziło. Tak? I z takim małym, i z takim dużym. Oczywiście, jakby nie ma dla mnie czy płeć, czy wiek, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Sami też Państwo widzą, jakby nie tylko z naszymi rodakami rozmawiam, ale gdzieś tam czy z Niemcami, czy nawet z Francuzami mam barierę językową, bo po francusku nie mówię prawie w ogóle. Ale przecież to nie ma problemu, że oni się nauczyli polskiego. Racja. Ja troszeczkę po polsku, po francusku, oni troszeczkę po polsku gdzieś tam powiedzą, jak my się dogadamy. Lepiej z dziećmi właśnie bardziej, bo jakby starszy gdzieś tam się nie zrozumiemy, to może po prostu się podda i pójdzie do innego animatora, a dzieciątko zostanie ze mną na migi, potańczymy, ja pozaczepiam, powykupiam się, wiadomo, żeby się wygłupiać, nie potrzebujemy rozmawiać. Z Chińczykiem też się da dogadać. Oczywiście. Kwestia odpowiedniej ilości takich płynów specjalnych. Oczywiście. I słoneczka. O, i słoneczka. Na mnie działa słońce, na was koktajle, na mnie słońce. Nie, na nas wszystko. Morze, animacje, występy, to wszystko, co się tu dzieje. Super, no. Zumba. Zumba, tak. Dzisiaj też prowadzimy zumbę, jakby wszystko dla mnie jest nowe, zero doświadczenia. Przyjechałam tutaj tak naprawdę z czystą kartką. Tabula rasa. To, co oczywiście, to czego się nauczę jakby w Royal Karthago, wiadomo, wyniosę później. Wyniosę może do innych hoteli, może do innej pracy, jakby to wszystko, co tutaj robię, co pokazuję, wszystko na nowo, wszystkiego się uczę, tak samo jak wy przyjechaliście i tak samo ja przyjechałam niedawno, więc się dopiero uczyłam wszyscy razem. Czyli mam rozumieć, że praca jako animatorka w różnych hotelach to jest marzenie, tak? Znaczy, to jest do tej pory jeszcze nie wiedziałam. Nie wiedziałam, jakby szukałam troszeczkę w Niemczech siebie, szukałam w Polsce siebie i jakby nie mogłam znaleźć takiego jakby punktu, gdzie mogłabym na chwilkę usiąść, powiedzmy. Gdzieś tam przepracowałam rok w jednej pracy i zaraz mi się nudziło, gdzieś tam jakby ta rutyna mnie zjadała. I właśnie mówię, nigdy nie sądziłam, że mogę pracować w takim miejscu. Gdzieś tam też w głowie było, że jakby nie mam doświadczenia, nie mam kursów żadnych zrobionych, więc jakby muszę zacząć dosłownie od zera. I po prostu chyba tak musiało być, jakiś los mi po prostu sprzyjał tego, tak, początek maja napisałam, mówię, i bez doświadczenia po prostu uratowało mi to, że mówię po polsku, a w hotelu nie było nigdy nikogo, kto mówi w języku polskim, więc zakładam, że po prostu to dało szefowi jakby no taką pomysł, że jakby sama tak naprawdę przyszłam, tak, nie, praca szukała mnie, ja szukałam pracy i jakby... Mogłam, na chwilę obecną mogę powiedzieć, że w lepszej pracy nie pracowałam. Mam troszeczkę doświadczenia, mówię, za granicą pracowałam. W Polsce też gdzieś tam się od gastronomii, wiadomo jak się zaczyna po szkołach, po studiach od gastronomii, po biurze pracowałam. Ale taka praca, sami Państwo widzą, z takimi ludźmi naprawdę niesamowici. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jakby praca marzeń. Lepiej trafić nie może. Życzymy dalej, żeby tak było. Jak w głowie 3, rzucamy balona dwoma rękoma do tyłu. I osoba, która siedzi z tyłu, musi balona złapać, tak? Jeśli złapiecie balon i balon pęknie, jesteście całe mokre i odpadacie z gry, dobra? Przywitaj, tak? Na ile przyjechaliście? Na tydzień? Tak. No dobrze, cały tydzień będziesz z nami bawić, będziemy pływać i będziesz zmęczona uwiecznić. Nie ma wolnego szanpania tutaj. Nie ma dnia. W dzień cały czas się bawimy, gramy w świadkówkę, pływamy, gramy. Sit, please. O, no, to rozumiem. Allez, on commence. Allez, tu mélanges, bien, tout, et pas haut. No! Amazonka! Co? Muzyka tunezyjska, tańce tunezyjskie, serdecznie zapraszamy. Miło mi Cię poznać. Poznać. Miło mi Cię? Miło mi Cię poznać. O której siatkówka po południu? 16! Na plaży? 16! Tak! Tak, zaraz ci mówię? Będę grał drugi raz! Mam jeszcze takie pytanie, no bo tutaj jest praca animatora, z tego co widzimy, to nie jest sobie taka zabawa, tylko ciężka praca, jest która ciężka. Jednak wymaga, trzeba się ciągle uczyć, aktywność i stres. Stres powiedzmy jest, może nie tyle na plaży gdzieś tam jak jesteśmy, jak prowadzę zumbę, bo jakby jak ja się pomylę, to... Wy nie wiecie, czy to był błąd, czy to był jakby kawałek choreografii, tak? Tak. Gdzieś tam ja się pomylę, a Wy powtórzycie po mnie i jakby i wszyscy tańczymy to samo, także jak po prostu jakby trzeba umieć może zagrać, rozegrać to, a nawet jeśli ja popełnię błąd, ja się z tego zaśmieję, Wy się zaśmiejecie i po prostu poprawimy. Jakby to jest zabawa. Oczywiście zabawa, wiadomo, że mamy swoje obowiązki, jakby... Praca nie jest tak, że przychodzę na plaży, się opalam, pływam w basenie cały czas, gramy w siatkówkę, uczymy się tańca, tylko po prostu jakby bierzemy odpowiedzialność za to, przede wszystkim za to, żeby Wam się podobało. To nie jest tak, że ja tańczę, wymyślę jakiś układ i ja go sobie dla siebie zatańczę, tylko po prostu musimy patrzeć na to, żeby każdemu się podobało, żeby pod każdy jakby rocznik trafić, pod płeć, pod upodobania, także no obowiązków mamy, ale jakby... Stresu to chyba raczej tutaj nie ma. Kto jest najbardziej pomocny tutaj? Najbardziej pomocny? Znaczy dla mnie personalnie rodacy nasi, bo jak bez Was ja nie miałabym pracy i gdzieś tam powiedzmy się pomylę, wiadomo, znajomi tutaj w naszym teamie pracują już parę miesięcy, jakby oni błędów nie popełniają, bo patrzę, przyglądam się im codziennie, jakby są profesjonalistami już i gdzieś tam jak ja popełnię błąd, to oni to zauważą i gdzieś tam je poprawią, czy nie poprawią. Ale rozumiem, że życzliwie poprawiają. Ale oczywiście, życzliwie jak jedna wielka rodzina, a właśnie chodzi o to, że najwięcej wsparcia tak naprawdę mamy od naszych kochanych turystów i jakby... Czy bym się pomyliła, czy zrobię coś czy dobrze, czy źle, zawsze otuchy mi dodajecie, zawsze wsparcie, no największe wsparcie aktualnie. I tak samo nawet jak do szefa chodzą i jakby szef, jak słyszy moje imię, to po prostu i mówi, jest dumny w ogóle z pracy i no największe wsparcie. No tutaj nieraz słyszymy o Justyna! Ja tak dalej, w szoku, no. Tak, ja też jakby w szoku i mówię jakby powiedzcie mi, jak ja mogę się stresować w takim momencie, jak stoję na przykład na scenie z innymi koleżankami z pracy i słyszę swoje imię, no to samo z siebie duma po prostu rozpiera, także to nie, stresu zero. Może 3 sekundy pierwsze, zanim powiem coś przez mikrofon, pierwszy raz powiedzmy o 10 rano, jak zapowiadam plan dnia, czyli się szykuję, żeby po prostu jakby nie popełnił błędu, chociaż mówię, jak i tak popełnię błąd, zaraz uśmiech na twarzy i poprawiamy się po prostu. Jasne. Nawet najwięksi aktorzy mają przed każdym występem tremę, no to jest normalne. Oczywiście, oczywiście. No właśnie, a teraz tak, co można byłoby powiedzieć Polakom, którzy nie są tutaj, a pozostali w kraju? Jak ich zachęcić do tego, czy ewentualnie raz do pobytu jako turyści, a drugie, no może do wybrania podobnej drogi. Tak, to tak, dla turystów przede wszystkim bardzo mi miło słyszeć, jak gdzieś tam słyszę, że wiadomo podróżujemy w różne miejsca, Egipty, Turcję, Grecję i nie wszędzie jakby można spotkać animatora, który mówi po polsku, tak? Wiadomo, rezydent rezydentem, ale animator jest nazwany 24 na dobę. Cokolwiek się nie wydarzy, jestem pod telefonem i jakby mówię, jestem prywatnie z hotelem, a nie z żadną jakby agencją, więc pod telefonem cały czas. No i zdaje mi się, że jakby nie ma momentu, w którym gdzieś odmówiłam komuś jakiejś pomocy, czy idę nawet sama na obiad, tak ktoś zaczepi tutaj, tak jak mówiłam, szef na mnie mówi, że muszę dużo wcześniej wychodzić z pokoju, bo jakby ja jestem taka, że no zawsze się zatrzymam na nawet najmniejszy po prostu jakby problem. To prawda. Co by było, zawsze się zatrzymam, nawet głupota, żeby usłyszeć jakiś żart od nas, bo ktoś coś dzisiaj zobaczył śmiesznego, czy jaszczurkę dzieciątko zobaczyło. Także sądzę, że jakby w takich hotelach przynajmniej jak jedna osoba jest, która mówi w naszym języku, to już jest ogromny plus, bo wy, tak mi się zdaje, czujecie się bardziej swobodnie. Swobodnie, tak, wiecie, że jakby co by nie było, wiecie, o której godzinie też jem, bo jakby wszyscy jemy o tej samej godzinie, wiecie, że albo jestem pod telefonem, albo za chwilę zobaczycie mnie na basenie, za chwilę zobaczycie mnie przy barze, czy na stołówce, także zdaje mi się, że jakby hotel, który ma do zaoferowania animatora, pracownika, który mówi w tym języku, to jest jakby chyba jeden z największych plusów, żeby wybrać właśnie ten hotel. No właśnie, tak. No to teraz tak, jeszcze w Polsce została rodzina. Co przekazujemy rodzinie? Co przekazujemy rodzinie? Zostawiłam dwójeczkę małych dzieci mojej siostry i wiadomo, że okres, który tutaj będę, jest akurat okresem dorastania. Jak zostawiłam maleństwo, które mi ledwo co raczkowało, wiem, że jak wrócę, już będzie Lila chodziła. I to tak bardzo boli, bo raz wcześniej wjechałam do Niemiec i też zostawiłam siostrzeńca. Jak wróciłam, to już był duży chłopak i po prostu jakby te najpiękniejsze lata takiego zapamiętywania mojej twarzy, mojego głosu, jakby troszeczkę mi uciekną, także bardzo tęsknię za moimi siostrzeńcami, bardzo tęsknię za mamą i chciałabym bardzo zabrać mamę tutaj, żeby też zobaczyła. Hotel jest niesamowity, nasi animatorzy są świetni i ogólnie Polacy na wakacjach są jedną wielką rodziną, jesteśmy niesamowitym narodem. Po prostu chciałabym, żeby, nie wiem czy jest możliwe, żeby cała rodzina przyjechała, ale najbliższa mi sercu mama, na pewno bardzo, bardzo by mi zależało, żeby przyjechała i też zobaczyła mnie jakby w tej pracy i żeby mogła powiedzieć, że jest dumna. To tak. Pozdrawiamy gorąco mamę. Myślę, że chociaż przez ten nasz film, nie tylko ten jeden, ale pokażemy, jak tutaj wygląda życie Justyny. Tak, tak. No. Jak Justyna tu mama zobaczy i mówię, może mama przyjedzie, a reszta, która nie może przyjechać, dzięki Państwa filmom, Państwa zaangażowaniu we wszystkie jakby nasze animacje, atrakcje. Od rana do wieczora Państwo z nami siedzą, także jakby nie tylko mama, a reszta i znajomi, wszyscy będą mogli po prostu zobaczyć, że jest wszystko w porządku. Wyjechałam do Afryki, nic mi nie jest i spełnią się naprawdę. I... uśmiechnięta, szczęśliwa. Tak, a teraz poprosimy o życzenia dla mamy. Życzenia dla mamy? Nie wiem, czy mam patrzeć, mama. Bardzo tęsknię za Tobą, wiem, że jak będziesz oglądała, będziesz płakała, ale bardzo tęsknię. Jestem tu dopiero 3 tygodnie, także zaczynam, ale niedługo się zobaczymy. Kocham Cię, mama. Dziękujemy super, bardzo. Dziękujemy, super. Świetnie. To brakowało i jakby wszyscy sami wiecie, jak biegają za Wami nasi animatorzy, także będzie brakowało. Będzie no i cisza i jakby będziemy musieli się stresować, kto musi zrobić zdjęcie. Jakby od rana do wieczora wiemy, że nic nie przegapimy, bo zawsze jesteście przy nas, zawsze jesteście z kamerami. No i jak wyjedziecie, to będziemy w kontakcie. Będziemy w kontakcie. Będziemy o was myśleć też. Naprawdę. I życzę sobie, Wam, ale przede wszystkim sobie, żebyście jeszcze wrócili do nas. Oj, my też byśmy sobie mam nadzieję, że tak będzie. Może się tak, jeśli nie w tym roku. Ja mówię, serduszko moje już 3 lata temu zostawiłam, także zakładam, że nawet jak wrócę do domu na zimę, to telefon chyba wykonam drugi raz w następnym maju. Tak, tak. Maj, kwiecień, nawet chyba kwiecień, żeby szybciej było, żeby szybciej zacząć. Niesamowita przygoda i jak wiadomo, gdzieś tam komunikatywna jestem i wszędzie, w każdej pracy poznaję ludzi, których nawet zapamiętuję, czy na długi okres, czy do końca życia zapamiętam. Tutaj co tydzień, Państwo akurat co 2 tygodnie gdzieś tam, gdzie wymieniacie się. I takich ludzi, jakich ja tutaj poznaję, naprawdę dawno w Polsce tak życzliwych ludzi po prostu nie poznałam. Wiadomo, inna też jest mentalność, jak jesteśmy w Polsce, mamy swoje obowiązki, a inna jest mentalność naszych rodaków, jak przyjeżdżam na wakacje, jak nic nam na głowie nie siedzi, nic też nie obciąża. I po prostu tak, jakby tyle uśmiechu, sami widzicie, jaka jest różnica, jak z daleka widać, gdzie siedzą Polacy, a gdzie siedzą inne narody. Ale Francuzi zaczęli się wciągać bardzo mocno. Znaczy, bo chodzi o to, że mi się zdaje, że wyciągniecie za sznureczek po prostu. Jakby jak wy taką jedną grupką podejdziecie, nie wiecie, czy jakiej narodowości jest, ale złapiecie za rękę i on wtedy swoich zaciągnie, bo nie chce być już sam, ale jakby podoba się jakby to, jak wy wchodzicie w te nasze zabawy, gry. Także mówię, jakby mam nadzieję, że pokażę też szefostwu, że nie przyjechałam na darmo, pomimo, że bez doświadczenia i szanse miałam takie, że się spodobam 50/50. Mam nadzieję, że i ja, i wy pokażemy szefowi, że warto było, że mnie przyjechał, że dostałam szansę. Na pewno. Szef szykuje podwyżkę. Ten hotel nie byłby tym samym hotelem. O to chodzi. Nie może być hotelu bez Justyny. Dziękuję Ci, Justyny, naprawdę. Justyna jest najważniejsza. Życzę i sobie, i też hotelowi właśnie, żeby jak najwięcej nas przyjechało w tym sezonie 2024, żebyśmy jak najwięcej wspomnień jak tworzyli. Na lata mi się zdaje zostanie. Zostanie na lata i buzie, i głosy, i tańce nasze, tak? Zumba nasza w wodzie. Naprawdę. I nasze karaoke. Naprawdę. Zostanie w pamięci, zostanie. Naprawdę dziękuję Państwu, byliście niesamowici. Tak się dzisiaj pożegnamy, także dziękujemy jeszcze raz z całego serca za wszystko. Przede wszystkim za uśmiech, za dobro. Za atmosferę, która jest tutaj tworzona, za wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. Simon? Miło mi się poznać. Miło poznać. Miło mi się poznać. Poznać. Miło mi cię? Miło mi cię poznać. Pięknie, fajnie. Hej, hej. A then, ça c'est pour toi. Merci infiniment pour ekipę di Tunezja, della Royal Karthago. Je vous propose de tranquillement de sortir. Allez, ça on y va, allez, les amateurs, allez, plus. So. Justyna! Justyna! Holiday today? Okay. Allez, Nana, tout le monde! Bravo!